Czy skończył się kontrakt komuś ciekawemu? Wojciech Trochim, pamiętam go. To jest taki zakapior. Powy piłkarz zakapior. Dobra, może ich na... Weźmy tych starych polskich piłkarzy na testy. Trochima, Brozia. Nie no, z Pawłem Zawistowskim to się nie będziemy wygłupiać. Patryk Małecki. Adam Frączczak nie ma klubu, proszę. Adam Marciniak. On ma dopiero 34 lata, a ja myślałem, że on jak w Ekstraklasie gra, to już był miast 40. A fajny gość. Zaproś na test. Tomasz Nowak dostał od nas propozycję kontraktu, jeszcze nie odpowiedział. Krzysztof Mączyński, dawaj na testy. Bartłomiej Babiarz, kojarzę go, on grał w Sosnowcu, też może przyjść na testy. Marcin Krzywicki jest jeszcze w tej grze, dawaj na testy, Marcin. Możdżeń, nie ma klubu. Panowie, wy jeszcze macie coś do udowodnienia w polskiej piłce. Paweł Oleksy, też zawodnik ekstraklasowy. Adrian Błąd. Oni pewnie nie przyjdą, bo to są wielcy panowie piłkarze i oni na testy nie będą. Jan Pawłowski? To też go kojarzę, ty. On też grał w Jagiellonii, nie? I on już ma 30 lat? Kubicki to jest ten, co w Lechii grał? Nie, to jakiś inny Kubicki. Tak, spierdala. Mateusz Mak, dawaj na testy. Rafał Siemaszko. Co to za ekipa tu jest? Damian Byrtek! Damian Byrtek nie ma klubu. Moi drodzy, z Damianem Byrtkiem to... Ja chodziłem do klasy w liceum przez chwilę, bo przez chwilę byłem w, nazwijmy to, szkółce pod Beskidzia. No i on właśnie grał na środku obrony i on był w naszej klasie najlepszym piłkarzem, w mojej opinii. I w sumie jako jedyny z tego całego naszego rocznika zagrał, nie, jeszcze Kuba Więzik zagrał w Ekstraklasie. Chyba grał w Ekstraklasie? Tak, zagrał. Ale no tak, Damian coś tam... No nie zrobił jakiejś wielkiej kariery. O, on chce być w sztabie szkoleniowym? Damian, ty jesteś w moim wieku, ty jeszcze możesz grać. Jak w sztabie? Byrtek ma nadzieję na stanowisko, które nie będzie się wiązało z grą na boisku. Damian! Ty masz 32 lata! Nie załamuj mnie, że my już tacy starzy jesteśmy, że ty już nie chcesz grać. Ja wiem, że ta kariera nie poszła tak, jakbyś może chciał, ale no coś tam pograłeś, nie? Coś tam pieniędzy zarobiłeś, a teraz w LKS-ie, w Wielkim Koczołkowice, byś mógł być ostoją tej drużyny. A jak z gwiazdę z ciebie zrobię? Mam wyjebane na robotę wyjebane mamu, mamu wyjebane na robotę wyjebane mamu. Fatiki, piątki i sobotę, na robotę wyjebane mamu, mamu wyjebane na robotę wyjebane mamu. Kurwa, Damian, co jest z tobą? Ale żeś mnie rozczarował, no. Czuję się rozczarowany. Tak mi miło było, myślałem, że cię ściągnę, że będzie fajnie. Będę miał swojego człowieka w tej drużynie, który mi będzie donosił na innych zawodników. Dobra, no ty jesteś rok starszy, bo ja poszedłem rok wcześniej do szkoły, ale to nie zmienia faktu, że no nie jesteśmy, Damian, aż tacy starzy jeszcze. Nie jesteśmy aż tacy starzy, żebyś ty... O! Krystian Jajko. Ja nie wiem, kto to jest, ale mieć Krystiana Jajko w drużynie byłoby zabawnie, więc... Patryk Kun? Jak kurwa Patryk Kun nie ma klubu? No ja się nie dziwię, że jest ani trochę nie jest zainteresowany. Przecież on dopiero w Rakowie grał, ma 28 lat, on nie ma klubu? Michał Kucharczyk! Michał, dawaj do nas. Z panem już nie rozmawiam, dziękuję. O, charakter, czekaj, ogólnie. Może po charakterze musimy ich szukać. Chcemy ludzi żądnych sukcesu. Nie ma ani jednego piłkarza bez kontraktu, który jest żądny sukces. Dominik Zięba do Arki poszedł. Ty, Dominik Zięba poszedł prosto do Ekstraklasy od nas. Mówiłem, że on jest dobry. Kuja, tam będziesz grał, Dominik, ale good for you. Ty, ale trochę się przyfrajerzyłeś, co za 6 tysięcy do Ekstraklasy przyszedłeś grać? Wypij, nie chcę przyjść na testy. Nagi gotów do testów, dobrze. Jajko gotów do testów, dobrze. Byrtek poszedł do ŁKS-u. Dobra, fajnie, fajnie, Damian, fajny kolega z ciebie. Zachara, Mateusz Zachara gotów do testów. Nie chcemy go, bo to napastnik, ale nie chcę przyjedzie. Możdżeń odprawia klub z Kwitkiem. Możdżeń też chce być tylko w sztabie szkoleniowym. Dobra, ty. I kim ty byś chciał być w tym sztabie szkoleniowym? Asystent zespołu U19. Ty chcesz być asystentem zespołu U19 i kurwa dostawać 3000 zł? No to wypierdala. Babiarz gotowy do testów. Mączyński nie chce na testy. Marciniak gotów do testu. Panczak nie chce. Małecki nie chce. Z ciekawości, bo nie będę go brał, bo to jest przy 30. Chłopie,
Trochim wyśmiewa, broś odprawia, żynel. Żynel nie chce. No dobrze, nie poszalałem na tych testach. Okej. Dawid Nagi jest na testach. Dawid Nagi grał kiedyś w Podbeskidziu. Krystian Jajko jest również testowany. Kurwa, gdyby Krystian Jajko był środkowym obrońcą, to bym go dla jaj wziął, ale środkowy pomocnik mi nie jest za bardzo potrzebny. Zachara jest na testach, Mateusz. Krzywicki jest na testach. Adam Marciniak to by akurat nie był taki głupi pomysł. Ponieważ Adam Marciniak może grać zarówno na lewej obronie, jak i na środku obrony. Zobaczmy, ile on by chciał. Pieniędzy po prostu nie ma. Za dużo, no za dużo. Ja na tyle nie mam. Widziałeś, za ile Kożul przyszedł? Ci polscy piłkarze się tak kurwa cenią. Hanna Szewczyk ma pytanie. O co ty masz pytanie? Jakoś Dawid Nagi przychodzi na testy do klubu, nasuwa się pytanie, czy ma szansę na stały kontrakt. Sama sobie na to pytanie odpowiedz, kobieto, bo to nie jest pytanie, na które ja ci muszę odpowiadać, żebyś ty poznała odpowiedź. Okej, okay, słuchajcie, ważna rzecz. Postanowiłem spróbować jednak zmienić taktykę. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy dwóch dobrych napastników. Tak bym zagrał, z tym, że nasi skrzydłowi będą musieli być defensywni. Jeden napastnik to będzie odgrywający, a drugi napastnik Lis pola karnego. Ofensywnego pomocnika, cofnięty rozgrywający i Mezalla. Łukasz Piszczek to przykładny obywatel. Wiedzieliście o tym? Oczko, przyszłość spowita mgłą niepewności. Damian, to ja mam do ciebie propozycję. Patrz. Robimy tak i już jesteś pewny swojej przyszłości. Twoja przyszłość jest taka, że po prostu nie masz klubu teraz. Mam nadzieję, że to poprawi twoje samopoczucie. No, Tomasz Nowak zaakceptował propozycję kontraktu. Bierzemy sąsiada, sąsiad tutaj trochę doświadczenia nam wprowadzi w drużynę, będzie fajnie, tylko masz donosić na innych piłkarzy. Chuj obserwujecie, o, Marcin Sierczyński, 32-letni boczny obrońca, on by chciał tylko premię za występ. Nie wolałbyś, o, 1500, patrz, czy się stoi, czy się leży. Chłopie, 2200 nawet ci dam, idzie na to. No dobra, to bierzemy Marcina Sierczyńskiego. Marcin Sierczyński stanowił kiedyś o sile Zagłębia Sosnowy. Raport z poszukiwań. Jest jakiś Jakub Bator, który nie ma klubu i ponoć jest dobry. Zaproś na testy. Zaprośmy na testów tych, co nie mają. Mateusz Gamrot to przecież nie jest piłkarz, to jest zawodnik MMA. Czy dobrze kojarzę? Priorytetowo powinien zostać Gamrot zatrudniony? Mam do was taką propozycję. Jak wyście tutaj wyszli na dobrych piłkarzy, to przyjdźcie na testy i wtedy porozmawiamy, co? Wy czterej. Wy nie. W końcu ktoś przychodzi z jakimiś konkretnymi pieniędzmi za Raszeję. Dobra, słuchajcie, ja muszę tę propozycję rozważyć, dlatego że Raszeja powiedział, że on po tym sezonie tak czy siak wypierdala. Skończę jak z ziębą. Procent zysku 30, to dużo. Dobra, ale spróbujmy 70. 70 zapłacą, 70 tysięcy za Raszeję. A dopiero co Termalika mi 700 za niego proponowała. Szkoda trochę, ale tak jak mówię, to jest gość, który i tak odejdzie po sezonie i tak. Nic na nim nie zarobię. A nam się przyda 70 tysięcy. Okej, okay, mamy jeszcze sparingi. Pierwszy sparing wygrywamy 9-1 z jakimiś ogórami. Ciekawostka, Przemo Brychlik strzelił 5 bramek, a grał tylko 45 minut. Sarare też strzelił, Pechliwa strzelił, Szymek Gwiazda strzelił, tak więc jest przełamanie. Potem mamy chyba jeszcze jeden sparring i będziemy zaczynać ligę. Jeszcze jakiś sparring jeden by trzeba było zaplanować chyba. Potem mamy tu za dużą przerwę. Dajcie jeszcze, zaplanuj sparring z czeskim Cieszynem. Możemy zagrać. Dobra, Jakub Bator. Według testów ma potencjał na bycie czołowym piłkarzem na trzecią ligę. Jako że odchodzi nam zaraz Raszeja, to by było świetne jego zastąpienie. Ale potestujmy go jeszcze trochę. Oskar Filipowicz ma pytanie. Dajcie mi spokój, do tych testowanych piłkarzy mnie będziecie pytać. Ja kurwa nie mam co robić. Przemysław Mycan byłby świetny. Ja nie wiem, kto to jest. Tomil Olsztyn, Lipkowski. Kto to jest? Dobra, sparing wygrany 10-2. Krzywicki strzelił, widzę 4 bramki. Tak więc nieźle. Dobrze wygląda ten Bator. Temu Batorowi to ja chyba kontrakt zaproponuję. Proponuję. Oliwier Nowak chce porozmawiać o sprawie zapisy. Dlaczego postawiłem klubowi ŁKS Łódź zaporową cenę? Co?
Ja chciałem 5000 za ciebie. To była rozsądna kwota. Chłopie. No dobra, zobaczmy, jakie on by chciał pieniądze. Nie no, weź, przestań mi tu kurwa z tym tymczasowym kontraktem. Ja ci daję 2200. Jakub Bator, 22-latek. To jest dobra opcja dla nas. Kurwa, ten bramkarz też jest niezły, ale już ściągnęliśmy bramkarza, no to nie będziemy kolejnego. Dobra, jeszcze jeden sparring. I jedziemy. Mnie sama was nie zadowoli w tym sezonie. Ja chcę tę ligę wygrać tak co najmniej 10 punktów przewagi mieć. Anzel nie może być już kapitanem, bo on nawet nie gra w pierwszym składzie. Kapitanem będzie Piszczek, a wicekapitanem będzie Dan. Czuję się z tym niezręcznie. Chciałem panu przekazać, że Łukasz Hanzel nie jest zadowolony z odebrania mu funkcji kapitana. Porozmawiam z Łukaszem. Hej, co tam? Chcesz mieć problem? To kurwa nie ma problemu, kurwa. Masz jakieś zmartwienia? Na razie niech to zostanie między nami, ale chciałbym wiedzieć, dlaczego pozbawił mnie pan funkcji kapitana zespołu. Łukasz Piszczek jest lepszym kapitanem. To ma sens. Dziękuję za wyjaśnienie sytuacji. No i Łukasz Hanzel, jesteś bardzo rozsądnym gościem. Tak się rozmawia z menadżerem, a nie jakiś. Panie menadżerze, ja bym chciał to, nie, ja się nie zgadzam na dzień. Łukasz Hanzel po prostu zrozumiał. A ty jeszcze Filipowi chcesz o tym rozmawiać? Ja już to załatwiłem z Łukaszem, wypierdalaj. Co nie jest twoja sprawa w ogóle? Ta Warta Sierad zmierza do transferu. No nie zmierza do transferu, bo proponuje 0 zł, no. To tak jak ja bym bez pieniędzy poszedł do salonu, kurwa, BMW, popatrzeć sobie na auta i byście powiedzieli, że zmierzam do zakupu BMW. No nie, to niestety tak nie działa. Co z tym Raszeją? Co on się tak zastanawia długo? Najpierw mi pierdolił tyle nad duchem, jak on to nie chce odejść. Dostał propozycję od poważnego klubu i on... Co on tam robi? Bator podpisuje kontrakt. Bardzo dobrze. Jakub Bator się przyda. Jakub Bator przyszedł z Rakowa w ogóle. Ty, i on w tym Rakowie zagrał 2 mecze. To nie jest byle gnojek. Dobrze, dobrze. Niech się odbudowywuje, kolega. Za darmo to świetny transfer. Kurwa! O chuj ci chodzi! Filip! Ja to już taktykę buduję na... Trzeba go zaproponować klubom. Wyśmiał ofertę GKS-u Katowice. Ja pierdolę. Wyśmiewasz ofertę GKS-u Katowice? Czy ty jesteś człowieku poważny? Ja się już witałem z tymi pieniędzmi, no. Przecież bym nie brał teraz tego... Ach, kurde. Tak sobie można w tym klubie cokolwiek zaplanować. Wszyscy się w dupie mają, nikt się nie słucha. A, bo niektórzy z was mogą nie wiedzieć. Marcin Krzywicki to jest taki piłkarz, który grał kiedyś nawet w Ekstraklasie w Krakowie. Nie wiem, czy go kiedyś nawet Leo Benhaker nie powołał na jakieś zgrupowanie. W każdym razie Marcin Krzywicki wyróżniał się głównie tym, że był... To znaczy jest dalej, no bo żyje. Wysoki. Bardzo. I ten wzrost nie szedł za bardzo w parze z jakąś taką koordynacją. On tak się to dość ciekawie oglądało, jego popisy. No ale nie był też jakiś taki najgorszy tu piłkarz, nie? Tu zobaczcie, Krakowi jedną bramkę strzelił. Ile on by chciał pieniędzy? Zapasowy zmiennik. On by chciał 400 zł, 75 zł za występ. 400. No dobra, no to możemy go wziąć w sumie, bo nie będzie nam... budżetu obciążał, a zawsze to jakaś ciekawa postać w składzie. Zachary nie chcemy, Jajko, Krystian Jajko, całą sympatią nie, nie. No jak cóż mecz, bo ten odcinek się już kurwa ciągnie, nic ciekawego się nie dzieje, zaraz będziecie pisać, kurwa mnie tej, nic ciekawego się nie dzieje. O, GKS Tychy składa ofertę, 21 tysięcy tylko. Dobra, chuj, przyjmuję, bo zostanę z tym Raszeją jak z ręką w nocniku i tyle będzie. Weinzettel, Tomasz Weinzettel byłby naszym najlepszym bramkarzem, gdyby się... Gdyby do nas przyszedł, a zobaczmy ile on by chciał w ogóle. Mało by chciał. Nie potrzebujemy co prawda następnego bramkarza. Ale może wtedy Klaudiusza Mazura byśmy sprzedali. Krzywicki gotów do podpisania kontraktu. Świetnie, bierzemy. Kibice są rozgniewani, że go kurwa ściągnęliśmy. Pan kibice, spokojnie, on nic nie zarobi. Zgodnie z życzeniem przygotowałem do przekazania panu zwięzłe streszczenie moich sugestii dotyczących kadrowy. Ale nie przypominam sobie, żebym miał takie życzenie, Łukasz. Co ja mam zrobić teraz z tym Tobiaszem Weinzettelem? Ja bramkarzy już mam. Dobra, chuj, wezmę go. Najwyżej go sprzedam, no. Mazura na wypożyczenie wysłać. No i zajebiście. I mam 3 bramkarzy, nie wiem po co. Świetnie. O, Raszeja zaczął teraz nagle trenować. Chciałby pewnie do składu wrócić. A w dupie cię mam, Filip. Źle zareagował Alvarez na wysokość premii zespołu na wynik. Ja bym go sprzedał. Jakby jakaś gotówka za niego przyszła, to by było spoko. On i tak nie gra w pierwszym składzie i wkurwia mnie, jakiś jest taki i na tym spotkaniu pyskował.
nic wielkiego nie gra. Podobny jest to piłkarz w sumie do Sararera, jeśli chodzi o jakąś specyfikę gry, a Sarary przynajmniej jest miły. Walec chce porozmawiać o sprawach osobistych. Dlaczego? Zaczął mnie pan proponować innym klubom? Bo cię nie lubię! Rozłoszczony. Z czeskim Cieszynem gramy. Nie! Kurwa, nie! Znowu mi się kozioł rozpie... I to w takim gówno meczu. Ja pier... Jezus Maria, 6-7 tygodni kozioł. Drugi raz odkąd go mało mi wypada na kurwa 2 miesiące. Świetnie. Po prostu znakomicie. Tydzień nam został, zaczynamy z tą pierdoloną Kariną Gubin, z którą chyba nigdy nie wygraliśmy. Tak więc fajnie nam się sezon zaczyna. A w ogóle to chciałem jeszcze powiedzieć, że co prawda gramy znowu niestety w tej trzeciej lidze, więc trochę będzie brakowało świeżości, ale z racji tego, że drużyny niektóre awansowały, czy konkretnie jedna awansowała, a niektóre spadły, czyli cztery, mamy 5 nowych drużyn w lidze i to są Celuloza Kostrzyn, Górnik Polkowice, Karkonosze, Piast 2 oraz Ruch Zdzieszowice. O, Raszeja idzie do Tychu. Po spełnieniu określonych warunków wartość transferu może wzrosnąć do 75 tysięcy. Jak wy to wyliczyliście? Dobra, niech idzie w świat Filip. Pożegnajmy się z Filipem i życzmy mu powodzenia. Był z nami, to był nasz jeden z pierwszych transferów. Niestety nie uda nam się go zatrzymać, musimy się pożegnać. Żegnaj Filip. Dobra, nara. Pierdalej. Tomasz Wojcinowicz zbliża się do końca testów. No dobra, zobaczmy ile on by chciał. 1500 zł i tyle. No i git, to bierzemy cię. Mark Ficki. ŁKS Łagów przekłada ofertę. Dobra, bierzcie go w pizdu. Nie potrzebujemy. Mark Ficki pół dobrego meczu nie zagrał w tej drużynie. Chcemy do czegoś dojść, to niestety takich piłkarzy musimy się pozbywać. Taka jest brutalna prawda o świecie futbolu. Okej, mamy w końcu przedmeczową konferencję prasową. Dawno nie byłem na konferencji prasowej, więc myślę, że dobrze by było... Nie no, żartuję, Łukasz widz. Okej, Wojcinowicz gotów do podpisania kontraktu. Szeroki skład, tani piłkarze. To jest nasza dewiza. A nareszcie liga, no. Musimy tutaj zrobić pewne zmiany. Tomasz Nowak musi zagrać, skoro Kozioł nie może. Dobra, panowie, 30 stopni Celsjusza. Temperatura tego meczu jest wysoka, gdyż z Kariną Gubin, tak jak mówiłem, chyba nie wygraliśmy jeszcze. To jest jakaś zmora chyba ta drużyna nasza. W ogóle, że oni się utrzymali? Oni nie mieli... Obiecałem, że sezon zacznie mrzyk i obietnicy dotrzymam. Wygrajcie ten mecz i mnie nie wkurwiajcie, bo ten sezon trzeba zacząć. Pierwszy raz tą taktykę widzę na oczy, bo tych sparingów nie oglądałem. O! O! Kurde, ale będziemy mieli problem z tym U21, no. Tylko czemu Andrzej Kłoda się nie zaliczy jako U21? Przecież... To nie ma najmniejszego sensu. Co ja mam zrobić z tym? Muszę kogoś wypożyczyć. Jakim cudem ten Szumera nie jest w 21? Od tego zacznijmy. Wygląda to teoretycznie nie najgorzej. Póki co. Strzelić się nie możemy. Właśnie jakie sąsiad piły daje w ogóle. Taki transfer trochę znikąd. Ale widzicie, przy braku Kożulia to się okaże, że on się tu przydaje bardzo. Czy wy to w ogóle widzicie, skurwysyny, co się tutaj dzieje, kurwa? Prawdziwy raj, kurwa. Takie rzeczy możecie oglądać tylko w telewizji, kurwa. Ja pierdolę, ja wam to na żywo, widzicie, kurwa. Biedaki pierdolone. To jest życie, kurwa. Kurwa, zazdrościcie, co, skurwysyny. Oczywiście pamiętam, że w ostatnim sezonie również rozpoczęliśmy od jakiegoś absurdalnego zwycięstwa. I tam Raszeja chyba 4 bramki walnął, czy nawet 5, ale no to jest Karina Gubin, z którą graliśmy już nie raz i nigdy nie było tak łatwo. Ten sezon to będzie formalność. Czemu Brychlik został wyskautowany przeze mnie osobiście? Po prostu grając z piłkę Pawłowice zobaczyłem, że jest ogromny i dobrze byłoby kogoś takiego mieć. No patrzcie, jaki on jest ogromny, no kurwa. On wygląda jak ich stary, tych wszystkich piłkarzy. No, podaj Przemowi na piątak, a nie, musiał sam. Ale dobrze, sercem. Nasza ofensywna siła jest przerażająca. Brawo, Brzyk. No, Przemo, dograj koledze. No, a dograłbyś koledze. Nie napsak!
Spalony, no. Ale mądrze się tu... Mądrze, tak! Chodzi o to, że jestem mądry. Ale mądrze, Jezierski. Nie wiedziałem, że gracz w piłkarze w FM-ie są tacy mądrzy. Że przepuszczają piłkę, jak są na spalony. W sumie pierwszy raz widziałem taką sytuację w Football Managerze. Dobrze, Bator jeszcze sobie strzelił. Świetnie. Bardzo luźny mecz. Zmienimy może Dancha, bo żółtą kartkę dostał. Damy zagrać temu Wojcinowiczowi. A, Filipę. To Filipę za Sararera. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Czy jest możliwe, że my zrobimy dwucyfrówkę w tym meczu? Co się stresu przez tą Karinę Gubin nażarłem, to moje. Im się... Należy im się taki wpierdol, bo... Za dużo krwi napsuli. Bez litości, panowie. Jedziemy z nimi do spodu. O, Brzyk, mogłeś się rzucić chociaż. Aha, okej. Okay. W ten sposób. No dobrze. Puścimy tu Sierackiego. Puścimy może jeszcze niech ten Sierczyński sobie zagra, nie? Oho. Brawo, Mrzyk! No a jak to jest, że Andrzej Kłoda ma 20 lat i on nie jest U21? Jak to jest możliwe? Musimy kogoś ściągnąć na wypożyczenie niestety, no. No, Brychik! Musicie wiedzieć, że ja wiecznie żył nie będę, do kurwy! Zmienimy Przemka, bo nie ma co go tak wyciskać do końca, wejdzie Szymon. No ale odkąd ten Wojcinowicz wszedł, to... Gorzej wygląda jednak nasz środek obrony bez Dancha. Czemu Szymon Gwiazda jest smutny? Szymon, co się z tobą dzieje? Masz jakieś problemy? Możesz mi o wszystkim opowiedzieć przecież. Wolałby zostać na ławce? Szymon ma deprechę jakąś chyba. No, Szymon, jakbyś wolał, no to ja może na następny mecz Krzywickiego wezmę. Może on będzie bardziej zadowolony. 8-1. Nie wiem, czy to nie jest automatycznie najwyższe zwycięstwo nasze w lidze. Brychlik debiutuje z przytupem. Kibice bardzo chcieli się przekonać, co Brychlik ma do zaprezentowania i na pewno będą bardzo zadowoleni z roli, jaką odegrał w tym meczu. Zdzieszowice. To będzie chyba nasz kącik geograficzno-przyrodniczy w takim razie. Bo... Zdzieszowice to jest z pewnością miejscowość, o której mało z was słyszało kiedykolwiek. Rygiel dołącza do Korony Kielce. A mógł do nas. A, właśnie, wypożyczenia jeszcze. Kurwa, słuchajcie, muszę teraz przerwać nagrywanie, więc możliwe, że za chwilę się pojawię w innych ubraniach. Co prawda, może nie ma co wyciągać zbyt daleko idących wniosków po jednym meczu, ale no... Rozjebaliśmy tę Karinę Gubin. Jest jeden mały problem. Nie mamy piłkarzy U21. Bo U21 nam się łapią wyłącznie Tomasz Mucha, Michał Nagrodzki i Mateusz Jezierski. Najwidoczniej zawodnicy z rocznika 2002. Już się nie łapią. Niestety, musimy kogoś ściągnąć jeszcze. Już bym nie chciał, ja już mam zajebistą kadrę, ja nikogo nie potrzebuję, ale no... No niestety, musimy kogoś ściągnąć. No co, będę miał jakąś kontuzję tych U21 i się okaże, że jest lipa, nie? Teraz pomyślmy, na jaką pozycję? Myślę, że najlepiej by było na środkową obronę kogoś ściągnąć. Oliwier Siuda. Łukasz, idź. Piszczek nie wie, czy Piszczek zagra. Co to za pytanie mu zadali? Wiele osób uważa, że w meczu, w którym waszym przeciwnikiem będzie Ruch Zdzieszowice, Łukasz Piszczek może odegrać kluczową rolę dzięki swoim nietuzinkowym talentom. Ale czopki na tej konferencji prasowej. Typowe dziennikarskie czopki przyszły. Nie zamierzam odsłaniać kart. Może nawet nie załapię się na ławkę rezerwowych. Łukasz, no kurwa, po co ta kurtuazja? Ty już nie bądź tak fałszywie skromny, bo to aż głupio wygląda. Pora wybrać się do Zdzieszowic. O! Piękny. Ty, ładnie. Zdzieszowice, miasto w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim. Zakłady koksownicze się znajdują w Zdzieszowicach. Największa pod względem produkcji koksownia w Polsce i w Europie. Widzicie? Niewiele miejsc może się pochwalić takim czymś. W zasadzie to tylko jedno, no bo może być tylko jedno miejsce, w którym jest, w którym są największe zakłady koksownicze w Europie, nie? Chyba, że jest ex aequo, ale nie wydaje. Według danych z 13 lat temu prawie 13 tysięcy mieszkańców, czyli no jest to zdecydowanie za dupie. Jedyny w województwie ręczny prom dolnonapędowy. Zdzieszowice są miastem ubogim w zabytki. Z kościół jest kapliczka, jest budynek Urzędu Miasta, domy robotnicze i pomnik powstańca śląskiego. Jan Styra, hodowca dyń ze Zdzieszowic.
Co roku bił rekordy w hodowli gigantycznych dyń. Największy okaz ważył 580 kg, zajął 4 miejsce na dyniowych mistrzostwach Europy. Jest coś takiego jak dyniowe mistrzostwa Europy? Jan Styra. Patrzcie, to jest pan Jan. Pan Jan jest dumą z Dzieszowic. Patrzcie, jakie skurwysyny wielkie hoduje. Pan jest, jaka dynia. No widzicie? Każde miejsce ma coś, czym się wyróżnia. W przypadku Zdzieszowic jest to pan Jan, który hoduje gigantyczne dynie i jest, jak widać z tego powodu, bardzo dumny. O Jezus, to jaka ogromna. Ciekawe, jak pan Jan to robi, że te dynie mu takie wielkie rosną. Ciekawe, co potem robi z tymi dyniami. Czy on zjada je potem, czy po prostu jedzie z nimi na te mistrzostwa i te dynie tam zostają. Patrzcie, a tutaj ta dynia ma plaster, bo chyba pękła. No super, naprawdę świetnie. Świetna sprawa. Rekord Polski, najcięższa dynia. Rzeczywiście pan Jan. O, też jest chyba dynia. Fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, jak będziecie w Zdzieszowicach, odwiedźcie pana Jana. Nie odwiedzicie pana Jana, bo pan Jan nie... Nie, bo to jest Częstochowy, to jest pan inny. Nie, no to pan Jan może żyje. Nie ma to znaczenia, czy pan Jan żyje. Znaczy, ma to znaczenie na pewno dla pana Jana. Ale, no, zostawmy go w spokoju, może by chciał trochę prywatności. No nie, no to nie jest tamten, bo tu jest 2015 rok i tu pan Jan normalnie ma się dobrze, więc... To jakiś inny Jan Styra umarł. A pana Jana to był śmierciel. Pan Jan to jest kozak. Dobrze, co jeszcze ciekawego o Zdzieszowicach możemy się dowiedzieć. Jest stadion miejski. Mają klub lekkoatletyczny. I mają kino. Kino jest w Zdzieszowicach. 3 szkoły podstawowe aż. Ty, no to nie jest aż takie byle co. No, ale co to jest? To jest pomnik. Domyślam się, że pomnik przedstawia pana Jana Styrę. Ten herb jest dość słaby, powiem wam. Jak na te herby, które oglądałem, to powinni mieć dynię na herbie. To trzeba zaktualizować. Ja wiem, że tam przemysł i tak dalej, ale to jakaś taka dynia jedna by się przydała. O, tu jest Odra z Dzieszowica. No, fajne. Fajna rzeka. Tu mamy stację kolejową. Wygląda jak typowa stacja kolejowa w małym polskim mieście. Jest oczywiście kościół, czyli tu wygląda trochę jakby tu miał oczy i tu nos. Tu są wspomniane tereny przemysłowe, prom rzeczny, bardzo niebezpieczny. Kolejny kościół, który służy zimą jako szlak narciarski. Tutaj się wchodzi i tu się zjeżdża, siup, i robisz skok, siup. Tutaj w tej wieży sędziowie siedzą i noty za lądowanie przyznają. Jeśli chodzi o Wikipedię, to za dużo nie ma tych informacji. Jest aquapark w Zdzieszowicach. No proszę, no to akurat duża rzecz. Nie wszędzie jest aquapark. Tak więc, jest pan Jan z dyniami, jest aquapark i jest również... O! Dziwny wypadek na parkingu miał miejsce w Zdzieszowicach. No faktycznie wygląda to na dość dziwny wypadek. Zaraz się wszyscy dowiemy. Obrazki typowe dla karamboli znamy raczej z autostrad i dróg ekspresowych. Do nie mniej spektakularnych zdarzeń potrafi też dochodzić na parkingach. Świadczą o tym m.in. zdjęcia z interwencji, w jakiej brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj, 1 sierpnia, około godziny 18 w miejscowości Zdzieszowice w województwie opolskim. Na wjeździe na parking marketu budowlanego doszło do zdarzenia. Do Volkswagena Golfa z kodą Fabią. Zdarzenia tu jest napisane, nie zdarzenie. No to też jest zdarzenie w sumie. Zdarzenie to zdarzenie, więc... Wypadek miał bardzo widowiskowy przebieg. Czeskiemu auto udało się zaparkować na dachu Golfa 4. W tym przypadku nie skończyło się jedynie na uszkodzeniach pojazdów. W zdarzeniu uczestniczyło 5 podróżnych. Jedna osoba została zabrana do szpitala, informują strażacy. No ale myślałem, że coś więcej napiszecie. No tyle to ja widziałem. Ja chciałem się dowiedzieć, jak do tego doszło. No niestety, mimo wielkich chęci nie dowiemy się więcej nic o tym wypadku. Szkoda, bo to naprawdę interesujące. W Zdzieszowicach również ksiądz bije ludzi miotłą, więc uważajcie, jak tam będziecie, ale w sumie tym ludziom się to podoba. Tu też Nowa Trybuna Opolska o tym napisała. To jest najważniejsze wydarzenie w Zdzieszowicach w ostatniej dekadzie, ten wypadek. Ile tych aut się zdarzyło? 2 czy 3? Co i co za nieuk pisał tą wiadomość? Mam nadzieję, że już stracił pracę w tej śmiesznej gazecie. Ludzie są bardzo ostrzy w internecie czasem. Jak widzicie, nawet pracując w tym... Jak to się nazywa? Nowej Trybunie Opolskiej.
Trzeba się pilnować. O, a tu jest więcej zdjęć. Jak to się stało? Jak to się mogło stać? Ma ktoś z was jakąś hipotezę? Ja nie jestem jakiś zbyt biegły w wypadkach drogowych. Ale to co, on może jechał tu i tu się jakoś tak wyskoczył na drodze i tu przejechał górą po tym aucie? No bo jak inaczej? Ale to ten Golf też dziwnie stał. On tak stał na tym zielonym? A tu widzę, auta se stoją na tym zielonym. Po prostu tak chyba lubią. Nie no, dziwaczny wypadek, no. Myślę, że całe Zdzieszowice o tym gadały. Tu ten w ogóle ma boczne drzwi wygięte. Co tu się stało? Wygląda jakby to auto się zrespawnowało i tak zleciało z góry. Spaliło się coś w Zdzieszowicach. Zdzieszowice, znani ludzie. 4 osoby się urodziły w Zdzieszowicach. Jakiś ksiądz. Piotr Maślanka. Polski muzyk. Członek Jezu, znowu to reggae, no. W tym Opolu to po prostu jest jakaś tragedia muzyczna się dzieje. Pan Engelbert Mulosz to był bydgoski organista, pianista, dyrygent, długoletni churmik. No to już brzmi jak trochę lepsza muzyka. I Marcin Stec. Marcin Stec to jest aktor. A, dobra, ty, kojarzę go. On grał w... jakiegoś lekarza gdzieś chyba grał. W czymś tam grał, co oglądałem. W Karolu grał, papieżu. I grał u Wegi. No coś tam sobie pograł. Tyle pograł, że twarz jego kojarzy. No myślę, że może to być obecnie najbardziej znana osoba z Zdzieszowic. Myślę, że tak zdzieszowiczanie mogą go postrzegać. Poszukiwany mężczyzna schował się w skrzyni na pościel. 65-latek trzymał króliki w wózkach sklepowych i lodówce. Co tam się odpierdala w tym mieście? Tłoczone zwierzęta przetrzymywane były w starej lodówce i w wózkach sklepowych bez dostępu do wody i pokarmu. Kogoś na chuj trzymać króliki w takich warunkach? Co to? Wyrzucił z BMW torbę pełną pieniędzy, bo go uwierała. Typowy mieszkaniec z Zdzieszowic. Po prostu jak ma 4000 zł, to je wypierdala, bo nie potrzebuje takich drobnych. No, że tymczasem, ja bym oczywiście tu za dużo nie zmieniał. Ja mam za dużo ludzi w tym, ja muszę się pozbyć tych ludzi. Damy zagrać Wenzetelowi w tym meczu. Będziemy rotować tych bramkarzy. Ja wiem, że Mrzyk nie zagrał źle, ale mógł się lepiej zachować przy bramce, więc jest to jakiś powód, żeby tutaj dać szansę Weinzettelowi. Trzymała i sąsiad nie mają siły. Dobrze, że spojrzałem. No to za sąsiada zagra w tym meczu. O, tu zagra Mucha, cofniętego rozgrywającego, a Oliveira zagra tego Mez coś tam. Kto jeszcze jest? Trzymała jest jeszcze zmęczony. No to słuchajcie, no to Andrzej Kłoda zagra. Bo dlaczego nie? Dlaczego Andrzej Kłoda miałby nie zagrać? Andrzeja Kłodę trzeba ogrywać, bo to jest wielka nadzieja tej drużyny. Dobrze, i tak zagramy. Dobry skład, pisze Piotr Polechejko. Oczywiście, że dobry skład. Marcos Alvarez, kurwa, z czego ty jesteś zadowolony, powiedz mi? No, panowie, jedziemy z nimi. Zdzieszowice to podejrzewam, że z czwartej ligi awansowały, nie? No bo z drugiej chyba nie spadły, bez przesady. Panowie, gramy coś, bo to na razie wygląda tak dość żałośnie. Dobrze, Bator. Wow! Ho, 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 brawo! A czemu nie ma powtórki? Ja chcę... Powtórkę chciałem. Widzieliście, co Andrzej Kłoda zrobił? Więcej musi grać chyba Andrzej. Ale ten Bator jest zajebisty. Co za transfer w ogóle zrobiłem? Patrzcie, co on robi. Ajajaj! W ogóle ci defensywni skrzydłowi to jest ogromne odkrycie. Moje taktyczne, powiem wam. Bardzo mi się podoba ta taktyka. Mniej mi się podoba, że się zmęczyli chłopaki, ale zdawałaby się jeszcze druga bramka. Rychlik niewidoczny w tym meczu. To znaczy widoczny, bo o nie. Jak to się stało? No trochę dach i Kłoda i tu. No bramkoś też się jak dziecko położył. No panowie, nie możemy 8-1 wygrywać z Kaliną Gubin, a potem jechać do Zdzieszowic i remis. Każdy punkt się liczy w tej lidze. No, Przemo. Tak jest! Przemo nie tylko strzela, Przemo potrafi też asystować. O tym nie wiedziałem. Ale co my tacy zmęczeni już jesteśmy? Jest przerwa. Dobra, Batora trzeba zmienić, bo mi się tu zaraz rozsypie. Za Batora wejdzie...
No właśnie, kto? Chyba ten Sierczyński. Ej, ale mamy polski skład. Zauważyliście, że mamy tylko dwóch nie Polaków w składzie dzisiaj? Oskar, dawaj, to jest... Ajajaj, dobra. Wejdzie za Filipę Sieracki i za Mazurkiewicza i Brychlika jeszcze, czyli Szymon Gwiazda za Brychlika, a za Mazurkiewicza wejdzie... Dobra, Hansel wszędzie zagra. Mucha Wszyscy, co wy wszyscy tacy zmęczeni, no? Ze Zdziszowicami gramy. Siemanko, z tej strony Tobiasz Wańcetel, bramkarz. Panowie, no kondycja wygląda naprawdę słabo. Czemu mamy taką samą kondycję? Pytanie, kto wygląda najsłabiej? Dobra, trzeba chyba obrońcę najlepiej wpuścić, nie? Zadancha wpuścimy tego. No, że ja się będę w tym meczu tak stresował, to się nie spodziewałem. Może ich pochwalę. Może im to doda trochę siły do końca meczu. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba żyć na ławce. Może przejdziemy na ostrożną mentalność. Więcej gry na czas. Niższe tempo. Temu co tam się kurwa dzieje? Dobrze, Łukasz, bardzo dobrze. Gra na czas to gra na czas. Ale se ukrot. Z pół minuty. To jest doświadczony zawodnik z ekstraklasy. On po prostu nieraz już takie rzeczy robił. No i bramka. Aj, tak. Bardzo dobrze. Nie był to jakiś wielki mecz nasz, ale no, możemy być zadowoleni. Jesteśmy liderem. To oczywiście cieszy. Problem jest taki, że mamy teraz bardzo szybko kolejny mecz i my się za chuj nie zregenerujemy do niego. Kibice domagają się, by Jezierski został sprowadzony na stałe. Drodzy kibice, nie ma problemu. Dwie bańki i kupujemy go. Kalendarz jest taki, że my tutaj, o, trzy dni później już gramy z Pogonią Nowe Skal Mierzyce. Prawda, oni pół dobrego piłkarza nie mają, ale nadal. Trzeba uważać. Zrobiłbym zwiedzanie nowych Skal Mierzyc, ale dopiero co były Zdzieszowice, więc zostawię sobie to miasto na rundę rewanżową. No bo wtedy drugi raz Zdzieszowic nie będę robił, a no wiecie o co chodzi. Łukasz idź. Piszczek tryska pewnością siebie. Gdybym był Łukaszem Piszczkiem, też bym tryskał pewnością siebie. Andrzej, ty zagrałeś ostatnio. Weź Andrzej, trenuj, no kurwa, no to już nie jest poprzedni sezon, gdzie jesteś w tej drużynie dla jaj, tylko ja naprawdę chcę tobą grać czasami. Musisz Andrzej trenować, bez tego to nic nie zrobimy. Trzeba będzie tu poprawić kurwa kondycję, bo to tragicznie wygląda u nas. Michał Erasmus może do nas przyjść. Słuchajcie, w ostatniej chwili Michał Erasmus miał zostać podpisany, ale ostatecznie się okazało, że rada ojców w Goczałkowicach, którzy mają córki, nie zgadza się na ten transfer. Tak więc Michał Erasmus nie przyjdzie jednak chyba do naszej drużyny. Okej, jednak kondycyjnie nie jest tak źle jak myślałem. To znaczy pewne zmiany są potrzebne. Na przykład nie zagra Serrarer i nie zagra Mucha. Schumera jeszcze nie grał w tym sezonie w lidze. Wraca Tomasz Nowak. No i tak to wszystko gra. Okej, oczywiście. Czyli musi zagrać albo Markwicki, Nagrodzki. O Jezus Maria. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek z nich grał. Przecież oni są słabi. Karol Golik tym bardziej kurwa nie zagra. Dobrze, no niedobrze. No niedobrze, niedobrze. Dobra, zrobimy inaczej. Zagra jednak Mucha, tyle ile będzie mógł. A Markwicki wejdzie po prostu pod koniec jakoś. Serrarer i tak jest zmęczony. Markwicki i Nagrodzki pojedzie tym razem za Szymona. Tak to widzę. Nic więcej raczej nie wymyślę mądrego. A Chliwan czemu nie jeździ na mecze? Niech jedzie za Hansa. Dobra. Gramy. Trzeci mecz. Tym razem z jakimiś naprawdę ogórami. Więc liczę tu. Powinniśmy wygrać ten mecz, panowie. No, powiem wam, że za wiele to się nie dzieje na razie. Ale spokojnie, rozkręcimy się chyba, nie? Pierdolę to! Nie chcę to grać już.
Kurwa, co to miało być? Jest to. Musisz mi powiedzieć, co my robimy na tym boisku? Ludzie przyszli na mecz obejrzeć, a wy... co my robimy? Historia jak z poprzedniego sezonu. Wystrzelać się z jednymi i później po prostu denerwować i mnie, i kibiców. I ten Bator jest jakiś strasznie mały. Teraz to widzę. Patrzcie jak wygląda Bator, a jak wygląda Brychlik. Gdyż Bator to jest pół Brychlika. Brawo Tomek. Sprawda, Przemo ci wpierdoli w przerwie, bo to on chciał dobić ten strzał, ale to już nie jest moja sprawa. Tam musicie między sobą załatwić. Dobrze, to ja może zmniejszę tempo trochę, co? Żebyśmy się tak strasznie nie męczyli na tym boisku, jak już prowadzimy. Co to za Miguel Peral i co on robi w tej pogoni? Wow. Oliveira dokonał niemożliwego w tej akcji. Nie wiem, ja tam już widziałem parę razy, jak piłkarz poprzeczkę strzela. Nie wiem, czy to takie niemożliwe. Spokojny mecz, zmienimy tempo na jeszcze niższe. Spokojnie sobie grajmy. Nikogo nie trzeba zmieniać. Jesteście w stanie lepiej zagrać. Gracie na razie mocno średnio. Mateusz, co ty zrobiłeś? Podjebało mnie. Możesz mi powiedzieć, co ty wyczyniasz dzisiaj na tym boisku? 6-3, kurwa? Patrzcie, on do tego doszedł jeszcze, bo usłyszał, że się wkurwiłem, bo zaczął nagle lepiej grać. No, dogra jeszcze. Do... Jak widzicie, dalej jestem w formie, szmaciarze jebane, kurwa. Słuchajcie, jak piłka jest w górze na 5 metrze pod bramką rywala i Przemo jest w okolicy, to po prostu dla rywala nie ma już żadnej nadziei, nie? No chyba, że Przemo nie trafi w bramkę, to jest jedyna nadzieja. Ale po prostu, no co oni mieli zrobić? No co oni mieli zrobić? Nawet nie skakali, uznali, nie no kurwa, po co? Co za transfer? No zagraj mu. Patrzcie, nawet prostopadą piłkę Przemo potrafi, ale zmucha za wolny jest. Patrzcie, kurwa, jak to się robi, skurwysyny pierdolone, kurwa. Tak to już jest. Coś mi się wydaje, że on może zostać królem strzelców. Dobra, zrobimy jakieś zmiany. Wpuścimy tego Nagrodzkiego za Jezierskiego. A niech se pogra chłopak. Tu Sieracki, tu Nagrodzki. I Piszczka jeszcze trzeba zmienić. No to jeszcze wejdzie ten cały Wojcinowi. Cieszyłem się tak z tej Kaliny Gubina, widzę, że tam karkonosze ją 5-1. Z gniotą, więc chyba po prostu Kalina Gubin wygląda w tym sezonie troszkę słabiej. Czemu was tu jest, panowie, przepraszam, tak mało? Że defensywni skrzydłowi to są chyba defensywni skrzydłowi, tak? Więc dlaczego ci defensywni skrzydłowi zostawili nam obronę samą sobie? Co to jest za ten Miguel Peral w ogóle? Czemu oni mają zagranicznego piłkarza? Kto im pozwolił na to? Przemo okazał litość teraz Beniaminkowi. Inaczej tego nie widzę niż to, że po prostu on ma dobre serce ma ten chłopak. Dobra, mamy jeszcze jedną zmianę. Pechliwana za Mazurkiewicza wpuścimy. Zobaczymy, jak sobie Denis radzi jako defensywny skrzydłowy. Koniec. 3-1. Trzeci mecz. Trzecie zwycięstwo. A Przemo Brychlik strzela chyba 6. bramkę w tym trzecim meczu. Dobra, robota. Przema tutaj trzeba indywidualnie. Pochwalimy też Muchę. Batora. Kurde, aż 4 drużyny mają 9 punktów. Nie podoba mi się to. Kluczbork, Górnik 2, Gwarek, Tarnowskie Góry. A Karkonosze 7-1 pierdolnęły Kalinę Gubin. To jest ich pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Tak więc to tyle chyba, jeśli chodzi o zachwycanie się tym pierwszym meczem. Łukasz, wiem, że się zmęczyłeś, ale idź. Ja się zmęczyłem jeszcze bardziej. Brychlik zadowolony z pochwał menadżera. Bardzo doświadczony snajper przyznał, że bardzo dobrze mu się grał w tym meczu. Cieszy go, że Chojnicki zdecydował się wyróżnić właśnie jego. Przemo, ty jesteś kocur. Ciebie koniecznie trzeba chwalić. Siuda gotów do wypożyczenia. Oliwier Siuda, piłkarz Rakowa, środkowy obrońca. No wezmę go, bo jest problem z tymi kurwa młodzieżowcami. Przyda mi się. Nie wiem, czy będzie grał, ale się przyda. Siuda wypożyczony, jak on wygląda? Ty, dobry jest. Dobry grajek, on jest do pierwszego składu. Porównamy go do tego Szymały. Defensywa lepszy, psychiczna lepszy, górne piłki gorszy. Szybszy jest. Fizycznie trochę lepszy, trochę niski jak na środkowego obrońcę.
Ale może jeszcze urośnie. 19 lat to jeszcze się rośnie? Nie, no dobrze, 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 dobrze. Dobry ruch transferowy. Pogratulować. Okej, zagramy jeszcze z tym Piastem. Bo Piast, 2 Gliwice. Liszek twierdzi, że Brychlik pokazał klasę. Oczywiście, że pokazał klasę. Siuda oficjalnie przedstawiony medium bez przesady. No, to tylko wypożyczenie. Zagramy jeszcze z Piastem i kończymy dzisiejszą sesję, która i tak trwa absurdalnie długo. Ale no było okienko transferowe, więc tam... O, i Puchar Polski losowanie jeszcze będzie. Kacper Bąk dostał ofertę od Pilicy Białobrzegi. To może jemu też trzeba dać ofertę. Bo on ma potencjał i ma 18 lat. Ile on by chciał? Wielki talent. No to niech jest wielki talent. Na tym półzawodowym kontrakcie dostaniesz tu 500 na mnie. Kto to jest ten Seweryn Michalski? To jest ten Seweryn Michalski? Z wolnego transferu on jest? O! Może za 3,5 byś przyszedł, co? Bo my tutaj mało mamy pieniędzy w tych Żółkowicach. Ja go nie potrzebuję. Ale to jest dobry zawodnik. Dank wiecznie młody nie będzie. Bierzemy go. Bierzemy Seweryna Michalskiego. On grał, kurwa, w Jagiellonii, w Bełchatowie. No, to jest dobry piłkarz. Ma problem z powstrzymaniem się przed dobrymi okazjami. No ale patrzcie, Dank wiecznie żył nie będzie, nie? To znaczy pewnie się trochę pożyje, ale wiecznie nie będzie grał w pierwszym składzie u nas. Ma 35 lat. Na przyszły sezon taki Michalski by nam się mega przydał na tą drugą ligę. Więc już bardziej pod tym kątem patrzę na ten transfer. Z Dramą z Brosławice będziemy grać. My z nimi graliśmy jakiś sparring chyba kiedyś, nie? Pamiętacie? W zeszłym sezonie. Robimy zasadę. Bramkarz gra w następnym meczu, tylko jeśli zachowa czyste konto. Nic innego nas nie interesuje. Jeśli nie zachowa czystego konta, jest rotacja. Tak jak było do tej pory. I jak Mrzyk nie będzie miał czystego konta, w następnym meczu gra Weinzettel. Jak Weinzettel nie będzie miał czystego konta, w następnym gra Schumera. I tak się chłopaki będą wymieniać. Każdy wtedy sobie trochę pogra. No dobra, to próbujemy tak. Oliwier Siuda idzie za Szymałę. Szymała idzie na ławkę za tego Wojcinowicza, którego trzeba będzie was sprzedać, czy coś z nim zrobić. Nie wiem, co ja z nim zrobię, ale chuja, on mi nie jest potrzebny. Dotyczące rekrutacji przed końcem okienka transferowego. O jest, prezes będzie, to trzeba przyjść. No tymi wygasającymi kontraktami na razie się nie będę przejmował. A chuja tego Marcina Krzywickiego wziąłem, to ja naprawdę nie mam pojęcia. No ale dobra, może w pucharze sobie zagra. Gramy, panowie, co dużo gadać, no. 12 punktów będziemy mieć, to będzie super. Taka jest moja przedmeczowa opinia. Co to za kontuzja Batora? Kurwa. Jest dalej. Trzeba go zmienić po tej akcji chyba. Brawo! Piękna akcja. Panowie tutaj sobie pograli elegancko. Elegancko. Jeny, jak my pięknie pograliśmy. Dobra, zmienimy tego Batora. Potencjalny uraz goleni. To zrobimy tak. Tu wyjdzie za niego wyżej Piszczek i wpuścimy Szymałę. I zmienimy Nowaka, bo ta kartka mi się nie podoba. Kurwa, Łukasz, no co ty... Łukasz, nie możesz takich rzeczy robić, no. Ajajaj. Dobrze, jesteśmy lepsi, no. Zmian na razie nie robimy. I Przemo, musisz zagrać lepiej. I Piszczek, musicie zagrać obaj lepiej. A panowie, trzeba to dowieść. Jak widzicie, nasi rywale nie odpuszczają. No, wypuść go tam. No i Jezier, no musisz to strzelić. Chłopiec, mało strzelasz w tym. Za mało strzelasz w tym sezonie, no. Gdyby nie Brychlik, to byśmy bramek nie mieli w ogóle. Coś za długo nie było meczu, w którym tracimy bramkę z dupy w doliczonym czasie, nie? Za długo bez tego funkcjonujemy. Ej, no Alvarez, jak ty jesteś
kurwa kiepski, no. No. Brawo, Oskar. Było blisko. 10 minut. No. No zagraj mu jeszcze. Tak jest. Jednak się rozkręcił Turek. Wejście w drużynę miał takie, ale jak już zaczął grać na swojej pozycji i często, to no, robi różnicę jednak. No już panowie, no chyba już tego nie stracimy, nie? Ty, no nie wiem. I mrzyk pograne. Jednak Łukasz chyba nie chce bronić w następnym meczu. Proszę mi tutaj głupot w końcówce nie robić, bo będę bardzo zły. Odwróciły się te końcówki, już nie wyglądają tak dramatycznie jak w poprzednim sezonie, póki co. Mamy 12 punktów po 4 meczach. Eksperci niech się wypchają, powiem chłopakom. A co, eksperci myśleli, że my tego nie wygramy? Okej, czyli już tylko 3 drużyny mają komplet zwycięstw. Tylko albo aż, no bo to można było liczyć na to, że jeśli się wygra 4 pierwsze mecze, to będzie się samodzielnym liderem. A tu widzę, że MKS Kluczbork i Górnik 2 nie odpuszczają. Lechia i Gwarek straciły punkty. Znaczy Gwarek stracił punkty, Lechia wcześniej straciła punkty. Dobrze jest. Jest dobrze. Jakub Bator tylko 2-3 dni będzie pauzował. Jest dobrze. Łukasz idź, jest dobrze. Serarel imponuje, jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze jest. Jest dobrze. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek, moi drodzy, i za to, że go oglądaliście razem ze mną. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, czuję, że potrzebuję lekkiego odświeżenia w tym formacie, bo niestety przez to, że nie udało się awansować w poprzednim sezonie, znowu gramy w tej samej lidze i mam jakieś ograniczone takie pole manewru. Chciałbym już grać ligę wyżej. Dlatego wpadłem taki pomysł, ale chcę go z wami skonsultować, bo nie wiem, czy to jest dobry, żeby zrobić jakiegoś chorego live'a, którym możliwe, że trwałby bardzo długo i możliwe, że zagrałbym cały ten sezon do końca. Chciałbym znaleźć sobie jakiś dzień, w którym mógłbym to zrobić, ale chciałbym się was zapytać, czy bylibyście zainteresowani takim rozwiązaniem, żeby ten sezon tak rozegrać. Oczywiście to się wiąże z tym, że nie będzie wtedy montażu, ale no, taki jest pomysł, on jest do negocjacji. Druga informacja jest taka, że projekt ten powstaje u mnie tak trochę po godzinach, więc jeśli ktoś go lubi i chciałby go docenić w jakiś sposób materialny, to w opisie jest link do takiej strony BuyCoffee.tu i tam można wpłacać datki. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, ale po prostu jakby ktoś chciał, to może. Ostatnio się mi nawet opłaciła ta informacja, więc wyrzucałbym jeszcze raz. Dziękuję ślicznie i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.